Szczodre Gody to słowiańskie święto, którego korzenie sięgają do niezwykle odległej przeszłości. Przed wieloma stuleciami obchodzono je na terenie całej Słowiańszczyzny. Dziś niewiele osób kojarzy tę nazwę, a mimo to pozostałości starej tradycji wciąż silnie tkwią w naszej kulturze. Jakie znaczenie dla Słowian miały Szczodre Gody? Kiedy je obchodzono i w jaki sposób? Co łączy je z chrześcijańskimi świętami Bożego Narodzenia? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziesz dostawał informacje o wszystkich nowościach. Wśród wszystkich dawnych kultur, większość świąt związana była z cyklicznie zachodzącymi w przyrodzie zjawiskami. Również w słowiańskim kalendarzu najważniejsze wydarzenia wyznaczane były przez ruchy planet, księżyca i słońca. Obchody Szczodrych Godów rozpoczynały się wraz z zimowym przesileniem i trwały długo, po co najmniej kilkanaście dni. Warto wspomnieć również o innych nazwach, jakie nosiło to święto. Nazywano je więc Świętem Godowym, Godami Szczodruszkami oraz Dniami Zimowego Stania Słońca. Dlaczego jednak przesilenie zimowe było tak ważne dla Słowian? Odpowiedź jest oczywista, jeśli weźmie się pod uwagę czasy i okoliczności, w jakich żyli nasi przodkowie. Wraz z przesileniem wracała nadzieja na bezpieczne przetrwanie najtrudniejszego okresu w roku, czyli zimy. Od tego momentu dni stawały się coraz dłuższe, a wyczekiwana wiosna nabierała realnego kształtu. Szczodre Gody były więc okresem bardzo radosnym. Warto wspomnieć, że przesilenie zimowe było celebrowane wśród większości kultur półkuli północnej, choć oczywiście pod różnymi nazwami. Dla Słowian Szczodre Gody były wydarzeniem tak ważnym, że związane z nimi tradycje przetrwały do dziś, pomimo zdecydowanych działań chrześcijaństwa, mających wyrugować te pogańskie zwyczaje. Kluczowym posunięciem było wyznaczenie terminu Święta Bożego Narodzenia w okolicach przesilenia zimowego. Zjawisko to przypada bowiem na 21 lub 22 grudnia, a Wigilia Świąt Bożego Narodzenia ma miejsce 24 grudnia. Jak wiele innych świąt słowiańskich, Szczodre Gody zostały przemianowane na święto chrześcijańskie, dzięki czemu w dużej mierze straciło swój pierwotny charakter. Spuścizną po naszych przodkach jest przede wszystkim tradycja zasiadania wspólnie do stołu w wieczór wigilijny. Szczodry wieczór, a więc odpowiednik dzisiejszej Wigilii, był uroczystym posiłkiem, podczas którego nie mogło zabraknąć przy stole żadnego członka rodziny. Istotne było więc również zaproszenie do rodzinnej biesiady duchów zmarłych przodków. To dla dziadów pozostawiano puste miejsce przy stole, a tradycja ta przetrwała w Polsce jako miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Na stole musiało znaleźć się mnóstwo potraw, z których wiele miało znaczenie magiczne. Wśród nich koniecznie należy wspomnieć wszelkie potrawy z makiem, w tym szczególnie kutię, która podawana była również podczas tryzn i dziadów. Mak był bowiem pokarmem, po które chętnie sięgały duchy, a wręcz był pomocny w kontaktach między żywymi a umarłymi. Między innymi dlatego mak tak często pojawia się jako składnik wigilijnych przysmaków. Ubieranie choinki nie jest zwyczajem słowiańskim. Przywędrował on do nas znacznie później. Nasi przodkowie wieszali jednak pod pułapem okazałe gałęzie choiny i zdobili je jabłkami, orzechami, ciastkami i wstążkami. Taka ozdoba nosiła nazwę podłaźniczki lub wiechy, a przepych, z jakim ją dekorowano, miał symbolizować dostatek i zapewnić powodzenie w przyszłym roku. Podłaźniczka jednak nie była znana we wszystkich regionach Słowiańszczyzny. Znacznie popularniejszy natomiast był zwyczaj przynoszenia do izby diducha. Diduch był pierwszym ściętym podczas żniw snopkiem zboża, który przechowywano w bezpiecznym miejscu do czasu Szczodrej Wieczerzy, kiedy to uroczyście wnoszony był do domu. Diduch symbolizował ducha opiekuńczego, który najczęściej bywał równocześnie duchem jednego ze zmarłych przodków. Jego obecność w izbie chroniła przed złymi mocami i zapewniała urodzaj. Szczodre Gody były długim okresem wypełnionym zabawą, tańcem i biesiadami. To z czasów przedchrześcijańskich pochodzi zwyczaj kolędowania, a więc chodzenia od domu do domu ze śpiewami w przebraniach z wznoszącą się nad głowami kolędników gwiazdą, symbolizującą oczywiście słońce, a obecnie gwiazdę betlejemską. Wizytę kolędników poczytywano za dobrą wróżbę, więc przyjmowano ich z radością i otwartością, częstowano smakołykami i napojami. W pieśniach kolędnicy wychwalali gospodarza domostwa oraz wplatali w nie życzenia powodzenia. Ponieważ Szczodre Gody uważane były za okres pełen magii, wierzono, że życzenia te z pewnością się spełnią. Z tego samego powodu w okresie godów chętnie wróżono i przepowiadano przyszłość, uciekając się przy tym do rozmaitych metod.
Wierzono również, że w tym okresie zwierzęta posiadające duszę, a więc m.in. bydło i konie, mogły przemawiać ludzkim głosem. To jedno z tych wierzeń, których ślad pozostał do dziś. No bo kto z nas nie słyszał o zwierzętach przemawiających w wigilijny wieczór? W czasie Szczodrych Godów nie tylko magia była na wyciągnięcie ręki. Był to również czas, kiedy zacierała się granica między światem żywych i umarłych, a duchy zmarłych przodków chętnie odwiedzały swe rodziny. Dlatego też, podobnie jak podczas dziadów, należało wystrzegać się wszelkich czynności mogących wędrującej duszy uczynić krzywdę. Nie można więc było szyć, używać ostrzy, a nawet wylewać wody za okno. Co jeszcze charakteryzowało Szczodre Gody? Z pewnością ładunek emocjonalny tych świąt. Były one jednymi z najbardziej pozytywnych wydarzeń w ciągu całego roku. Tradycyjnie w tym okresie unikano kłótni, starano się odnosić do siebie przyjaźnie i zapominano o urazach. Chętnie też goszczono sąsiadów na biesiadach i tańcach, a troski odkładano na później. Tak właśnie wyglądały Szczodre Gody, pełne magii, radości i nadziei. Od momentu przesilenia dni były pełne oczekiwania na życiodajne słońce i ciepło. Czy zdołano zachować tego pozytywnego ducha w dzisiejszych świętach Bożego Narodzenia? A może znasz jeszcze jakieś słowiańskie świąteczne tradycje, które przetrwały do dziś? Zapraszamy do komentowania i zostawiania lajków. Pamiętajcie też o subskrypcji i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.